No i cóż ja teraz mogę Państwu zrobić? Tylko możemy zaśpiewać. I to jest to coś. Czyli nie myśl, ile razy zejdzie poranna zorza. Licz czas. I za chwilę do tego dojdziemy. Nie myśl, ile razy zejdzie poranna zorza. I jeszcze trzy razy. Nie myśl, ile razy zejdzie poranna zorza. Licz czas. Licz czas. I teraz uwaga, się przedstawimy takim systemem, tak powiem, według tej ściągi, którą mam. To witamy Kamisz. Witamy Kamisz. Witamy Ostrzyżu. Witamy Bresę. Witamy Grodroszy. Witamy Ostrów Wielkopolski. Panie i Panowie, jest dzisiaj 6 grudnia 2011 roku, Dzień Świętego Mikołaja. Uczestniczymy w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczącej projektu systemowego budowania, wybudowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Długie to jest, ale tak należało wypowiedzieć. W skrócie brzmi to następująco. Konferencja umiejscowiona jest w zadaniu pilotażowy program aktywności studentów Uniwersytetu III wieku w naszym subregionie Kalisko, Ostrowsko, Ostrzeszowsko, Pleszewsko i Grubosznicy. Na końcu powinno być pilot. Zatem pozwólcie Państwo, że rozpocznę od wyznania. Więc wyznaję, że 26 października otrzymałem następujący tekst. Szanowny Panie Prezesie, w związku z realizacją pilotażowego programu aktywizacji studentów trzeciego wieku zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w organizowaniu spotkania promującego współpracę ze studentami Uniwersytetu III wieku wstępnie na 9 grudnia. Oczywiście tekstem napisała i wysłała pani Aneta Kubik, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Witamy serdecznie pani Aneto i zapraszamy teraz do góry. I tak powstaje na prezydium. Bardzo proszę, pani Aneto, ile byśmy się nagadali, ale zawsze pozytywnie. Ciąg dalszy tej notatki brzmi następująco. Uczestnikami spotkania mają być słuchacze Uniwersytetów III wieku, subregionu i tu już wiemy jakiego. Podczas tego spotkania wykład i wygłosi pan profesor Zdzisław Woźniak, którego serdecznie witamy i prosimy do prezydium. A co powiedziałem? Zbigniew, tak, Zbigniew Woźniak. A moderatorem będzie pani doktor habilitowana Hanna Mamzer, którą też proszę do góry. Projekty zostaną przedstawione, ciągle ten tekst dalszy, brzmi tak następująco, przez samych autorów, a będą nimi studenci Uniwersytetu III wieku z Piły. Witamy serdecznie Piłę, a szczególnie panią prezes Aleksandrę Kowalską. Piła oczywiście do nas przyjechała wczoraj, późną godziną nocną, a panie są nie tylko z Piły, ale także z Margonina, co podkreślam, ze Złotowa i z Chodzieży. No i cóż ja pani Anecie odpisałem? Ano odpisałem, co następuje. W związku z naszą, bo jeszcze była rozmowa telefoniczna, informuję, że jesteśmy zainteresowani organizacją spotkania
Chociaż wiem, że o to samo być może zabiegał będzie mój przyjaciel z Kalisza, Zdzisław Szymański. Witam się, Zdzisławie. Moi drodzy, to jest człowiek, który mnie uczył. Także dziękuję serdecznie. Witam pana prezesa i całej Kalisz, całą grupę kaliską. Napisałem dalej oczywiście, że gdy to spotkanie nie będzie 9, a 6, to będziemy w komfortowych warunkach społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Ostrowie Wielkopolskim. I jesteśmy w tym budynku, w tych komfortowych warunkach. I chciałem bardzo serdecznie powitać dziekana Wydziału Zamiejscowego, doktora Tadeusza Sarnowskiego. Prosimy do prezydium. Pan Tadeusz jest naszym również przewodniczącym Rady Programowej. No i już prawie przez 5 lat z nami współpracuje i chyba dobrze nam się z nim współpracuje, a on też nie narzeka. Proszę Państwa, na co dzień taką funkcję opiekuńczą, bardziej organizacyjną, formalną nad nami, taką pieczę sprawuje pan dyrektor Zenon Popowski, którego serdecznie witam i zapraszam do góry. A pan Zenon Popowski te warunki nam stworzył dzisiaj. No i oczywiście mam nadzieję, że również dzisiaj będziemy z tego korzystać. No i proszę Państwa, skoro już się tak zgodziliśmy, to zaprosiłem Państwa wszystkich, jeśli chodzi o subregion południowej Wielkopolski. Co prawda w Kępie nie ma jeszcze uniwersytetu, ale zleciłem to z pani senator Marzanowskiej, bo dostępna, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, że tak powiem, tam się coś pojawi na mapie. W każdym bądź razie, póki co, witam serdecznie pana Włodzimierza Piekarczyka, sekretarza Urzędu Miasta Gminy Ostrzeszów. Panią Magdalenę Kułak, rzecznika prasowego starosty powiatowego w Ostrzeszowie, która no i oczywiście panią Janinę Karchalską, prezesa Uniwersytetu III Wieku w Ostrzeszowie. Witam serdecznie panią Alicję Sobkowiak, sekretarza stowarzyszenia UTW w Pleszewie. Witam serdecznie przewodniczącego zarządu Związku Emerytów i Rencistów, pana Mariana Skotarka, oczywiście z Krotoszyna. Witam bardzo serdecznie pana Jarosława Brubaniaka, prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wczoraj się trochę otworzyliśmy wieczorem przy rozmowach, jeśli chodzi o kontakt z piłą. No i ja stwierdziłem, że rzeczywiście problemów finansowych nasz uniwersytet nie ma, ale mamy zrozumienie i u pana prezydenta, i u pana starosty, za co dziękuję w imieniu członków. Witam serdecznie pana Rafała Lucińskiego, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, starosta powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Witam panią Justynę Wasilewską. Jest pani Justyna? Witam, proszę tutaj do przodu. Pani Justyna ma dzisiaj jeszcze po karze. Pośrednika pracy pierwszego stopnia z powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. No pięknie to zabrzmiało. Jeszcze raz poklaski dla pani Justyny, która będzie oczywiście tutaj prezentowała na pewną tematykę. Witam moich wiceprezesów, a od Piotra Walkowskiego, posła na Sejm, mam list, prawda, dość długi, to potem może odczytam przy okazji. Nie mógł być, a gdyby był, to bym powiedział, że jest zaklinaczem węży. A dlaczego? To powiem, że kiedy na pierwszym spotkaniu, teraz go obgaduję, tu w tej stali, stanął przy tej mównicy, to 5 lat temu powiedział, że życzę ci, Józek, abyś się rozwijał. No i oczywiście rozwijamy się wspólnie, jeśli chodzi o Ostrowski Uniwersytet III Wieku, a w głowie mi się nie mieściło, że będę miał okazję i przyjemność gościć tu, dzisiaj, państwo, jeśli chodzi o poszczególne uniwersytety tego subregionu. Bardzo mi przyjemnie powitać państwa, czyli przyjemnie i z radością. Tym bardziej, że jesteście państwo z różnych stron i dla przykładu, nasza uczelnia jest bardzo bliska od kilku lat temu ruchowi tak zacnemu, może nie patronujemy, ale dajemy wszystko, co uczelnia Wyższa może dać. Mianowicie program, możliwość współpracy
na wszelkich polach. Czyli jeśli to będą wykłady specjalizacyjne, to informujemy. Jeśli potrzebny jest inny kontakt, to pan prezes Kotan już zadba o to, żeby wszystko, co tylko możliwe, do państwa trafiało. No więc ta nasza perspektywa dalekosiężna, bardzo pragniemy, żeby była odbierana tak kompleksowo, żeby to nie był tylko taki surowy, czysty przekaz, ale również pewna tendencja korzystania z państwa doświadczeń. Bo Uniwersytet Trzeciego Wieku ma w sobie ogromny potencjał wiedzy. I myślę, że tutaj jest to źródło, które może być rozpowszechniane i rozprzestrzeniane w tych przybliżonych państwa kontaktach. Takie są nasze oczekiwania i życzę, żeby ta państwa wiedza jeszcze przez wiele lat skutkowała i niosła określone dobro naukowe nawet. Niech tak się stanie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dzisiaj jest konferencja pod bardzo trudnym tytułem, panie profesorze, bo patrząc z perspektywy prezydenta miasta, urzędu, to w Ostrowie nie ma Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest uniwersytet. Aktywność jest tak duża, że przysłania aktywność życia studenckiego od tych nasto i dwudziestokilku latków, co jest ogromnym sukcesem. Jestem socjologiem i zajmuję się socjologią kultury. No i zostałam poproszona o prowadzenie tego spotkania, tej konferencji i też wygłoszenie tam krótkiej prezentacji. Natomiast na początku chciałam oddać głos panu profesorowi Zbigniewowi Woźniakowi, który jest ekspertem w dziedzinie nie tylko aktywizacji osób starszych, ale w ogóle kwestii dotyczących osób starszych. Przez wiele lat pracował przy różnego rodzaju służbach publicznych, że tak powiem, przy różnych rządach, służąc swoją wiedzą ekspercką i doradzając. No i pan profesor ma bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie, bardzo dużo na ten temat też wie, jest pracownikiem naukowym Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ja już oddaję głos, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Z częścią państwa się też widziałem w Pile. Koleżanka łaskawie mnie tutaj przedstawiła, no ja po prostu się z tym tematem zestarzałem również, bo zajmuję się od czasu, kiedy skończyłem studia. To jest też mój taki prezent mikołajkowy, ponieważ dzisiaj chciałbym mówić raczej o tej części związanej z jakością życia, żebyśmy sobie troszkę też uświadomili, co na to się składa. Ale rzeczywiście słowem trudnym jest na pewno partycypacja, ale to jest takie słowo klucz współcześnie, tak? Mówi się o współuczestnictwie, nie o udziale, tylko o współuczestnictwie. To wszystko zostanie za chwileczkę jeszcze przybliżone. Warto sobie uświadomić, proszę państwa, że mamy do czynienia z procesem globalnym, to znaczy starzenie się nie jest już tylko przypisane Europie, nie jest tylko związane z krajami takimi jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. To jest dzisiaj, proszę państwa, już problem uniwersalny. Oczywiście w liczbach bezwzględnych, no to wszystko co na wschodzie już dogania i przegania, nie, jeśli chodzi o liczbę osób starszych. Mój mentor, demograf mojego uniwersytetu, zawsze mnie uczył, że trzeba patrzeć na strukturę demograficzną jako na prognozę, która się na pewno sprawdzi. Różnice mogą być niewielkie, jeśli chodzi o prognozowanie. Przy współczesnych klęskach, jakie ponoszą prognostycy różnego rodzaju, to ta prognoza sprawdzi się na pewno. Bo już wiemy, ile jest osób, które się urodziły i co z tym będzie się działo w kolejnych tych właśnie przechodzeniach na te piętra organizacyjne. Proszę państwa, i ten mentor mówił mi tak, że ta struktura tutaj, ta pierwsza, on mówi, że to jest już urna śmiertelna dla populacji, że powinno się z tego wyciągać bardzo poważne wnioski. No ale proszę popatrzeć, że do tej urny śmiertelnej zaczynają dociągać coraz to nowe obszary świata. Tak, no można powiedzieć, wyśmukła struktura, jaką dzisiaj jeszcze mają kraje, na przykład takie jak duża część Afryki, też będą miały to, o czym ten mentor, którego tu wspominałem, mówił, że to jest dzwoneczek ostrzegawczy. Więc z tym się trzeba po prostu też liczyć, że nie będziemy sami w tym procesie.
tak wygląda mapa. Nie wiem, czy Państwo wszyscy widzą ten tak widać, tak? Tak mniej więcej ten świat wygląda, czyli jak Państwu mówiłem, dociągnie do tego wszystkiego jeszcze Afryka, prawda? To, co na niebiesko, to są już kraje o bardzo poważnym, zaawansowanym procesie starzenia się w wymiarze demograficznym. Prawda? Nie mówimy o jednostkach, tylko o populacjach. Tak wygląda nasza prognoza. Ja to nazywam maczugą Herkulesa, proszę Państwa, tak? No bo po prostu tu na dole nam się zwija. I przecież to pójdzie do góry. Efekt będzie taki, że dobrze byłoby rozpocząć realną debatę o i wieku emerytalnym, i o tym, jak do niego dochodzić, co należałoby zrobić w wymiarze nie tylko ekonomicznym, bo pomysł jest na razie ekonomiczny, natomiast socjalne i społeczne problemy, które z tym się będą wiązały, muszą też uzyskać tutaj pewną wykładnię. Ten model, proszę Państwa, tu nie chciałbym przesadzać z tymi rysunkami, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest i kultura, a więc styl życia, jaki przecież wynosimy w starość, tak? Bardzo trudno zmieniać nasze nawyki. To każdy na sali wie, prawda, że z tym jest dość dużo sporów i konfliktów niejednokrotnie. Macie Państwo to właśnie, co wiąże się z cechami socjodemograficznymi i wreszcie warunki, o których tu mówiłem. Ale te od stara ocen, proszę zobaczyć, to jest bardzo wiele różnych przecież rzeczy. Od rodziny poczynając, a na życiu duchowym kończąc. No a tu mamy scenariusz bardzo optymistyczny. Właśnie starzenie nie jest postrzegane wyłącznie jako obciążenie, a jest, starość jest, ludzie starzy jako wartość, prawda? To o tym naprawdę przed nami jest bardzo wielka praca, bym powiedział, z samymi starzejącymi się osobami. No na przykład jednym z zadań, naprawdę wyzwaniem poważnym, będzie wychowanie, socjalizowanie, przygotowanie do tego, żebyśmy umieli się cieszyć z każdej fazy życiowej. Jak na razie umiemy się cieszyć z jakiej fazy? No to wy już Państwo jesteście na tym etapie, o którym, ale generalnie, jak Państwo badania zrobią? Tylko młodość, prawda? W związku z tym ta apoteoza młodości musi być tutaj lekko naruszona. Państwo to naruszą, bo się pojawicie masowo na rynku jako konsumenci i się zmieni. Już się zmienia, prawda? Więc to optymizmu trochę, tak? To jest społeczeństwo dla wszystkich grup wieku. Wspominano tutaj, że przed nami jest ta wielki rok europejski, ale w 1999 roku był Międzynarodowy Rok Seniorów i wtedy zbudowano tę koncepcję. Bardzo wiele krajów rozpisało to na programy. W Polsce niestety nie mamy tego typu przedsięwzięć. Liczę, że coś się zacznie tutaj zmieniać. I kończąc, przypomnę taką refleksję Clarka Tibbetsa, amerykańskiego klasyka właściwie gerontologii. Otóż on mówi, że w historii myśli i działań ludzkich stale były obecne dwa rodzaje zainteresowań. Pragnienie przemienienia ołowiu w złoto, prawda? Czyli ta alchemia różnego rodzaju, tak? Poszukiwanie eliksiru młodości. No to niestety, nie niestety, skreślamy. Znaczy, z czego żyje kosmetyka? Tak, niedługo będą, jak ja się żartuję ze studentami, że niedługo będą kremy dla niemowląt, bo też są pomarszczone. Więc wiele jest do dziś przekonanych, że natychmiast rozwiązalibyśmy wszystkie problemy. To nieprawda. To nieprawda. I ja próbowałem tutaj pokazać, ile jest obszarów, w których będziemy musieli być aktywnymi uczestnikami. Te dwa słowa, o których pan prezydent mówił, są trudne. Aktywność już jest w bardzo wielu miastach polskich, ale to schodzi również do gmin przecież, są uniwersytety w większych gminach. Ja jestem optymistą, doszlusuję do Państwa niedługo. Dziękuję bardzo. Na przykład jak się dzisiaj zaczynają pojawiać takie hasła w indywidualistycznych krajach, ale dosyć dużo tego jest, mówi się dbaj na przykład o ziemię, którą odziedziczą nasze dzieci. I teraz, o ile się stosuje tam ten zwrot nasze dzieci, no to my myślimy, aha, to jest tak jakby dla mnie, no bo to jest dla mojej rodziny, tak, dla kogoś tutaj, ale nie myślimy o tym dbaniu o ziemię tak na przyszłość dla kogoś enigmatycznego, anonimowego. Jak to jest ktoś dla nas znany, nasze dzieci, nasze wnuki, no to wtedy jesteśmy w stanie te szklane butelki tam segregować i oddawać do skupu, a jeżeli myślimy w kategoriach takich, co będzie po nas, to właściwie niewiele osób, tak mówiąc globalnie, się nad tym zastanawia. Kultury indywidualistyczne raczej cechuje tendencja do tworzenia rodzin nuklearnych, atomicznych, czyli właśnie tych bardzo takich małych. Czasami się też mówi, ja nie jestem specjalistą od
socjologii rodziny, ale mówi się o rodzinach patchworkowych, czyli takich, które powstają tak jak patchworki, pani pewnie bardziej niż panowie kojarzą, tak? Te zszywane z kawałków kołdry, tak? Zszywa po prostu z małych kawałków różnych materiałów coś dużego. I rodzina patchworkowa to jest rodzina, która jest stworzona z ludzi, którzy mieli kiedyś inne rodziny wcześniej. Z tego powstają bardzo zadziwiające czasami paradoksy, na przykład takie, że macocha może być młodsza od swojej pasierbicy. A jest to teoretycznie możliwe i całkiem prawdopodobne, że się tak stanie. No właśnie, w kulturach indywidualistycznych też się troszeczkę tak myśli, że starość to się popada z własnej winy. To znaczy, że jak ktoś o siebie nie dba, to się stanie stary. Nie myślimy o tym, że wszyscy i tak będziemy kiedyś starzy, tylko myślimy, że jak właśnie zainwestujemy w odpowiednie kremy, albo w odpowiednie kijki, albo w odpowiednie coś innego, to się przed tą starością uchronimy. No na pewno ją jakoś tam zmienimy, ale się przed nią, myślę, nie uchronimy i każdy z nas gdzieś tam do niej kategoryczne. Brzmi ona tak. Postępuj tak, aby nigdy tobie ani innym jednostkom nie służyła środek, lecz zawsze była cel. I norma personalistyczna pochodząca z tych praw miłosierdzianych, osoba jest takim dobrym, który nie godzi się w używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot użycia i w tej formie jako środek do celu. A więc jest to wyraźne wskazanie, że człowiek, że osoba, że każdy z nas powinien być traktowany podmiotowo. Nie możemy z kimś tak utrzymywać jakikolwiek akt, tylko dlatego, że przynosi jakieś kurcze. Ile razy w moim życiu przejdzie pora na wzorze, teraz liczymy do dziewięciu. Licz czas, którym możesz pomóc sobie na tę drugą rękę. I klepniemy się, i innym. Licz czas, którym możesz pomóc sobie i innym. Jeszcze dwa razy. Licz czas, którym możesz pomóc sobie i innym. Licz czas, super, którym możesz pomóc sobie i innym.